Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Gamefuel TV, a dokładnie jest to najlepsza 50KG. Tym razem jest ze mną Marek, siema. Podróżujący Das Laskowski, który wreszcie wrócił z tej podróży i jesteśmy i możemy dla was razem nagrywać. Tak jest. Tak więc kiedyś, Marku, zrobisz kolejny odcinek, gdzie podróżowałeś w ogóle, bo to są strasznie fajne rzeczy, ja to strasznie lubię oglądać. Ale tak, nie ma czasu. Ale na razie siedzimy tutaj i będziemy robili dla was kolejną dziesiątkę, najlepsze 50KG i bardzo dziękujemy, że tak fantastycznie żeście zareagowali na ostatnią. Było tyle miłych w ogóle komentarzy, że wow, że super, że po prostu czekacie na to. My czujemy teraz gigantyczną odpowiedzialność, żeby jakoś to, wiecie, fajnie wyglądało i troszkę jesteśmy stremowani po tych 8 latach prowadzenia kanału, ale dobra. Na końcu tego odcinka będziecie mogli wygrać grę pod tytułem X-Wing. Dlaczego? Ponieważ tradycją 50 jest to, że wystarczy zasubskrybować kanał i wśród wszystkich tych, którzy zasubskrybują kanał, będziemy rozdawać gry. Dzisiaj rozdamy grę pod tytułem X-Wing, a następnie w odcinku, uwaga Marku, Keyforge. Naszą od zeszłoroczną tradycją jest rozdawanie chorej ilości grześków. W tym odcinku razem z grą Szczęśliwiec ubogaci swoją powłokę cielesną 200 grześkami, a za tydzień kolejny farciarz lub farciara, żeby nie było, zgarnie ich aż 400. To nowe? Dokładnie od tak. Od gości, od Magica? Tak jest. To jest z gotowymi taliami? Tak jest. Grałby? Różnymi, takimi, wiesz, customizowanymi, ale fajne słowo wymyśliłem. Znaczy, no, ono jest. Ale to również jest gra, która będzie miała swoją polską wersję, tak gdzieś mniej więcej w okolicach marca. A jest jakiś oficjalny wydawca już? Rebel. No to kurde, widzicie, jak człowiek nie jest na bieżąco, tylko jeździ po jakichś Niemczech, Francjach. Tak jest, jakieś Niemcy, Francję, Belgię czy jakieś inne. Omijają go takie super nowinki, wow, mega. No właśnie. Grał będę. No, czyli znaczy, ja też będę grał. Na szczęście dostaliśmy kilka egzemplarzy, tak więc będziemy mogli wam rozdać tutaj. A jak ktoś wpadnie na kostkę, która jest 8-9 grudnia, pewnie będzie mógł dostać, tak mi się wydaje, może następne, ale to już... Warto. Ale to już zobaczymy. Tak więc od razu ruszamy. Wy w tym momencie możecie subskrybować tenże kanał, ale jako że tradycją, a ostatnio nie powiedziałem, jest suchar, który opowiadam ja, to Marko, zacznij już pić, a ja powiem w tym momencie absolutnie rewelacyjny suchar. Jak nazywa się duży lew na sawannie? Przelew. Drodzy widzowie, na miejscu 40, czyli wyszła z tej pierwszej, najniższej dziesiątki i załapała się na kolejną, jest gra, która jest hitem polskich Kickstarterów. Jeden z lepszych naszych wyników na tej wspaniałej, potężnej platformie, która, można powiedzieć, że zbudowała taką światową pozycję nowemu polskiemu wydawnictwu, które bardzo mocno działa na tej platformie. Również gra, która spowodowała, że Adam Kwapiński, bo od razu powiem, kto jest projektantem tej gry, stał się, wydaje mi się, rozpoznawalny na świecie i stał się taką osobą w tym takim... Taka Panteonie, prawda, tak. Wspaniałych twórców, projektantów gier, a jest to gra osadzona w świecie greckiej mitologii. Kosmicznej greckiej alternatywnej mitologii. Tak jest, o tytule Lords of Hellas. Tak jest. Ja tak troszkę statystyki, żeby było jeszcze ciekawiej. Ta gra została wsparta przez 12 439 osób. Dużo. Czyli bardzo dużo. I uzbierała 1 717 000. Ale złotych? Nie, funtów. Więc aczkolwiek tak czy inaczej to nie jest najlepszy wynik Awakened Limbs, ponieważ Nemesis to pobił. Zebrało w tym momencie 30 000 osób wsparło i zebrali ponad 3 miliony funtów. Więc można powiedzieć, że dobrze chłopaki zaczynają, generalnie oni tam totalnie rozbili, jeśli chodzi o polskie wydawnictwa, które to bardzo ładnie ogarniają. Ale Marko, ty recenzowałeś grę, więc dużo lepiej wiesz, o co w niej chodzi. Tak, słuchajcie, Lords of Hellas to jest dosyć ciekawy miks kilku gatunków. Generalnie główną mechaniką gry jest area control. Mamy swojego bohatera, oczywiście opartego na greckiej mitologii, który dowodzi armią. I tym bohaterem i tą armią sobie pochrzaniamy po planszy i zajmujemy coraz więcej tych terenów, coraz więcej tych krajów. I jak ktoś zajmie odpowiednio dużo, to wygrywa grę. Ale Adam Kwapiński nie byłby sobą, gdyby czegoś nie zamieszał. I ten kocioł zwany Lord of Hellas jest pełen mniejszych, większych mechanik i trzy główne, dające nam zwycięstwo, to jest oczywiście area control, czyli zajęcie odpowiedniej liczby. O to chodzi w grze. Walka z potworami, czyli tutaj troszeczkę takiego elementu przygodowego zostało wprowadzonego, czyli pakujemy tego naszego bohatera, zdobywamy coraz fajniejsze artefakty, jesteśmy coraz mocniejsi i walczymy z potworami, musimy je pokonać. Jak pokonamy odpowiednią liczbę potworów, czyli 3, to wygrywamy. I ostatni element to jest modlenie się do bogów, czyli taki jest tutaj ten element może nie ekonomiczny, ale trzeci sposób na zwycięstwo, czyli można budować takie postumenty bogów, to jest to fajne, że nie takie duże, fajne, wielkie, plastyczane figurki. Tutaj te figurki w Lords of Hellas mają sens i jest potrzeba, żeby one były takie wielkie, bo je budujemy z kolejnych elementów. Jak zbudujemy, skończymy taki posąg jednego z trzech bogów, które są w danej grze, to za chyba 3 rundy ten, kto kontroluje ten posąg, wygrywa całą rozgrywkę.
I tak to wygląda. Jak gra byłaby super, to ja mógłbym budować z kosteczek i nie byłoby mi przykro. Kosteczek to są super plastikowe modele, co ty wiesz, nie znasz się. Pieniądze trzeba zbierać w Kickstarterze, kosteczek nie kupuję, a plastikowe figurki tak, to jest moc. No i razem z Markiem powróciła agresja na kanał GameTroll TV. Nie, agresja! I teraz jeszcze tylko powiemy, że cały czas czekamy na dodatki do tej gry. Tak, bo tam była chyba taka mała wtopa produkcja, czy wtopa jak nie wtopa, ale generalnie rzecz biorąc, od razu został wysłany dodatek, znaczy podstawka i chyba elementy terenu, jak ktoś sobie zamówi, to zostałem to od razu na rynku, może sobie kupić i tak dalej, ale jak ktoś zamówił dodatki i więcej dodatków i jeszcze trochę dodatków, które były dostępne, to jakoś tak końca nie widać, gdzie te moje dodatki, gdzie ten mój Kickstarter? I czekamy. Czekamy. Kolejna gra, która wylądowała na naszej liście, ona jest pewnego rodzaju nowinką, ponieważ popraw mi Marku, raczej chyba jeszcze jej nie było, a że w tym roku bardzo mocno pracowaliśmy, żeby odświeżyć tą 50, żeby nie była taka drewniana, sięgnęliśmy po grę z 2006 roku. Tak jest. Nowinka. Jest to nowinka w takim razie. Bardzo nowa gra, mianowicie jest to gra Command and Colors, dokładnie wersja taka starożytna, pochodząca gra z 2006 roku, gra, w której mamy możliwość i zaszczyt po przyklejaniu taki kwadracik całej masy miliony różnego rodzaju oznaczeń. Dużo to jest generalnie takim elementem, który dobija ludzi, kiedy tą grę otwierają, ale kiedy już to przejdziecie, a warto, czekają na was scenariusze i rzeczywiście strategiczna gra, która się toczy na takiej bardzo fajnie ciekawej, niemodulowanej planszy. Możemy zrobić sobie różnego rodzaju scenariusze i rzeczywiście czujemy się jak taki strateg starożytności, który dzięki łatwej mechanice walki, która jest szybka, nie zamula, i możemy naprawdę fajnie się w tą grę pobawić. Command & Colors był reprezentowany do tej pory w naszych 50-kach chyba jako memuar, bo wydaje się, że memuar 44, tak była ta gra, często się przewijało, ale ona była moim zdaniem dużo prostsza od Command & Colors, to od tej takiej wersji właśnie tej Ancients, gdzie tutaj mamy więcej rodzajów jednostek, jest więcej interakcji między nimi, mamy dowódców, którzy wpływają na to, a cało się dzieje na planszy podzielone na heksy i rozgrywamy sobie jeden z gotowych chyba 15 w podstawce, 15 scenariuszy i w ogóle jak to z grami GMT bywa, jest to wszystko zrobione. Po pierwsze, świetnie jest to wydane w takim ogromnym, z twardego kartonu pudełku. Właśnie chciałem powiedzieć, że oni wydają bardzo prosto gry, ale wydają je naprawdę ładnie. One są zawsze ładnie. Bo to nie jest jakieś ambitne, wiecie, wydanie pod względem komponentów, że tutaj kurde, jakieś takie rzeczy zrobimy wam magię. Nie, wydamy wam prosto, ale świetnie tą grę. I mechanika zawsze też jest satysfakcjonująca. Ja na przykład o wiele poza Urban City, nie? No tak, ale ja wolę na przykład ten kolor, na przykład w wersji memuar, tak jak mówię, bo to jest troszeczkę ta wersja trudniejsza. Kolega mi tą grę pokazał, ja się wkręciłem, lubię do niej wracać. Bardzo przyjemna rozgrywka, kilka różnych scenariuszy do wyboru. Jak jesteście fanami strategii, ta gra też zdobyła kilka nagród, między innymi wyróżnienie chyba w 2007 roku. Board Game Geeka dla gry dwuosobowej strategicznej. Więc to kiedy jeszcze się nie robiło rankingów na Board Game Geeku. A kiedyś może o tym wam opowiemy, ale i będzie kolejny fajny materiał. Tak jest. Jak szukacie czegoś do zagrania z żoną, kochanką, dziewczyną, kolegą, którzy lubią strategiczne granie, żeby pomyśleć, a przy okazji sobie grać prawda, Kartaginą, Rzymem albo tam kimś innym ze starożytności, to bardzo tą grę polecamy. Miejsce 39. Command & Colors Ancients. Aż mnie przeraża, że powiedziałeś to o tych kobietach, kochankach i kolegach jednym ciągiem. Na 38 miejscu tym razem przenosimy się w takie północne rejony mroźnych Wikingów. Zresztą za chwilę będzie kolejny sezon Wikingów, na których ja wybitnie czekam. Przestaliśmy w sezonie oglądać. Że co? Przestaliśmy oglądać. Że dlaczego? Bo za dużo tam się mordowali, była to taka scena z tym orłem, jak go tam... Opowiedzieć potem. To tylko poza anteną. No okej, ale dobra, wracamy do gier. Skoro już mówimy, że jest to coś o Wikingach, jest to gra pod tytułem Najeźdźcy z Północy. Oho! Gra, która, aż się napiję, może troszkę jest sucha, aczkolwiek. Słuchajcie, jest to gra, która, można powiedzieć, została dobita suchością, dokładnie nagrodą, którą dostała, ponieważ, uwaga, ta gra została w 2018 roku. Nagrodzona. To teraz. Od Mensy. Mensa wow. Select postanowiła nagrodzić właśnie Najeźdźców z Północy, tak więc gra dla inteligentnych. Ja akurat jej w swojej kolekcji nie mam. A ja mogę ją polecić, bo to też jest gra, którą recenzowałem, czyli dzisiaj jest dziesiątka gier, które recenzował Marek, ponieważ Najeźdźcy z Północy, po tym jak zostali recenzowani, zostali na moim stole i czasami do nich wracamy. To jest bardzo fajne rozwinięcie, jak ktoś zacznie od jakichś takich prostszych worker placementów, to Najeźdźcy są idealnym rozwinięciem tego. Sporo kombinacji, zawsze jest coś fajnego do zrobienia, plus ciekawy mechanizm tego, że nie wysyłamy ludzików tylko po to, żeby zdobywać surowce i coś robić, jakieś tam zamieniać mąkę w chleb, tylko najeżdżamy klasztory z toporami naprzód, wojownicy Odyna!
tak jest. I to jest po prostu fajny klimat, przyjemnie się w to gra i jest fajnie wydane. Są ładne takie komponenty drewniane do tego wszystkiego, powycinane w odpowiednim kształcie, tutaj żelazo, tutaj krówki, tutaj tam coś i się po prostu w to fajnie gra, a przy okazji jest do tego ciekawa i kontrowersyjna historyjka chyba dopisana. No tam coś, ale też również czekamy na dodatki. Tak jest, czekamy. One tam gdzieś utknęły, a chyba na tle. Na tle? Utknęły, na tle? Tak, na tle. Utknęły są właśnie dodatki na tle. Cena jadą! Jadą! Nie, to jadą. Oj. Na pozycji, drodzy widzowie, 37 uplasowała się gra, którą ja poznałem de facto niechcący, albo za pomocą Matt Handlu, o którym kiedyś mam nakręcić odcinek, tylko czasu nie ma, ale wymieniłem jedną z gier na tą pozycję w ramach Matt Handlu i można powiedzieć, że troszkę się zakochałem w mechanizmie tej gry, w którym się buduje takie fajne łańcuszki produkcyjne, więc jak ktoś był młody i grał w Settlersów, tak jak ja i Piotrek graliśmy na pewno, to pokocha tą grę za łańcuszki produkcyjne. To dosyć prosta karcianeczka, wydawnictwa Lacerta, to się nazywa O mój Boże! Taka malutka karcianeczka. Karteczka fajna, niebieska. W moim odczuciu ma taką dosyć specyficzną szatę stylistyczną, która nie zachęcała mnie do poznania jej. Mi się podoba. Ale okej, okay, tak jak mówię, to jest gusta i guściki, ale kiedy do niej usiadłem i zobaczyłem oczywiście właśnie taki fajny łańcuszek, to była naprawdę przyjemna gra, taka wiecie, średniowieczna, budujemy sobie łańcuszki właśnie z tym średniowieczem związane. Tak jest. Można schować do plecaka, właściwie szybko idzie to wytłumaczyć. No i właściwie, kurczę, nie jest tylko grać. Fajna pozycja, warto spróbować, jak macie ochotę na coś niedużego, co się właśnie zmieści, wszędzie zabierzecie, a przy okazji nie chcecie grać w jakieś takie gry zbyt proste, średnio zaawansowane, tak. To O mój Boże, myślę, że możemy polecić dla kogoś, kto lubi łańcuszki produkcyjne, must have. Wiecie, na świecie jest bardzo wiele różnego rodzaju teorii spiskowych. Jedna z takich teorii spiskowych, teraz nie będę mówił kto z kim i dlaczego, że co by niektóre grupy narodowo-religijne kontrolują świat, to wydaje mi się, że to jest gra dla tych wszystkich, którzy lubią takie teorie spiskowe, że jest jakiś kapitał, który kontroluje państwa, a te państwa właściwie są takimi marionetkami, które te takie duże korporacje mają możliwość właśnie przesuwania, a my po prostu jesteśmy takimi pionkami i państwa. Takie narodowe, aktualnie istniejące. Gra, w której możemy się wcielić właśnie w takiego kapitalistę, który będzie kontrolował to wszystko, to gra pod tytułem Imperial 2030, czyli inaczej 2030, czyli gra, która toczy się w nie takiej odległej przyszłości, gdzie mamy właściwie możliwość wcielenia się w takiego kapitalistę, który inwestując w odpowiednie firmy, jest w stanie przejmować władzę w poszczególnych państwach i sterować rządami. Absolutnie rewelacyjna rzecz. Bardzo często ląduje na naszym trollowym stole, co mnie troszeczkę od tej gry może nie odtrąsa, ale ta szata graficzna mogłaby być nieco przyjemniejsza, dzięki myślę, czemu więcej ludzi by w tą grę zagrało, ale kiedy już przejdziecie, naprawdę nie czujcie się tak zniechęceni samą tą okładką, ponieważ naprawdę czeka was nie taka łatwa, też żeby nie było, gra, którą kiedy już poznacie, naprawdę za każdym razem będziecie chcieli tworzyć tą właśnie teorię spiskową. Gierka jest bardzo przyjemna. Ja ją kojarzę z tym, jak jeszcze były kostki na Białostockiej, kiedy to było, jacy my młodzi byliśmy, jak ja byłem chudy, ile mieliśmy w ogóle, o Jezu, ile mieliśmy wtedy lat, byliśmy tacy młodziutcy graliśmy wtedy ze znajomymi właśnie w Imperiala, jeszcze nie, ja wtedy jeszcze nawet na Game Trollu nie byłem, Piotrek jeszcze dawał, słuchajcie, płytki wtedy ze swoimi filmami ludziom na kostce. Jeju, pamiętam. Zamierzchła przeszłość. Tak, rzeczywiście dawałem płytki ze swoimi filmami, nie miałem 30 lat. Imperial 2030, słuchajcie, od wielu lat, jak mówię, na naszym stole i warto, bo ciekawa gierka, przy tym dosyć, co dziwne, rzadko poruszany temat tych korporacji, mi się wydaje, na jakim wszystko w grach planszowych jest. Czasami coś tam się trafi i wyjdzie, a to od FFG, a to od kogoś innego, na przykład tak jak to o tym mieście, że tam się, nie pamiętam teraz nazwę. Coś tam Angeles. Tak, a New Angeles. O. Było na przykład, tak, ale ten temat korporacji jakoś tak, biorąc pod uwagę dzisiejszy świat i jak on funkcjonuje, rzadko jest poruszany. Bo pewnie ktoś nie chce, żeby o nich mówić. A może wy macie jakąś grę o korporacjach, którą polecicie innym? Piszcie w komentarzach. Tak jest. I na pozycji 35, czyli stanowczo za wysoko. Aż się boję mu dać to zacząć. Stanowczo za wysoko, ale jakoś to musieli tam wcisnąć mimo moich ciężkich walk o to, żeby tej gry tam jednak nie umieszczać. Jeden z najbardziej znawidzonych przeze mnie tytułów, który trzyma się tylko tym, że graliście w niego jak byliście młodzi i dzisiaj go kochacie. Ponieważ jakbyście dzisiaj w niego zagrali, to byście go spalili, się do niczego ta gra nie nadaje. Moim zdaniem jest syfna, mało ciekawa, długo trwa i nie warto w nią zagrać. Nie wiem, co ona w ogóle tutaj robi, ale mnie zmusili, kazali mnie. I po
prostu musiałem ją tutaj wpasować. Wszyscy, którzy mnie znają, już wiedzą, co to za gra. Tak jest! Battlestar Galactica! Tak jest! Gratulujemy! Słuchajcie, oczywiście chodzi o grę Talisman. Ja oczywiście wezmę ją w obronę, ponieważ wiecie... Zasada na trolu jest taka, ponieważ sobie niektórzy teraz mogli, wiecie, tak się... no mieć problemy, no jak to? Przecież kurczę, to jest nasza lista. Wygląda to w ten sposób, że generalnie mamy demokrację, trzy osoby, jak dwie osoby zagłosują, trzecia jest przegłosowana. Tak więc dwie osoby zagłosowały, jak zostałeś przegłosowany, więc teraz powiedz, że Talisman jest fajny. No właśnie. Jeśli chodzi o Talismana, jest to gra, która aktualnie osiąga niesamowite ceny na różnego rodzaju forach, ponieważ ta gra już więcej wydawana nie będzie. I teraz chce ją spalić! A każdy chce ją sobie kupić, mieć i żeby móc rozpocząć fantastyczną przygodę ze swoimi dziećmi, żeby wprowadzić ich jakiś świat gier planszowych i właśnie Talisman do tego się absolutnie, rewelacyjnie, kapitalnie nadaje. Ja jak najbardziej mam chyba wszystkie dodatki do Talismana i kiedy moja córa dorośnie, z wielką chęcią będę chciał z nią w to grać, a jak wujek Marek przyjdzie i podejdzie do ciebie małutka Ania i zapyta, wujku, zagrasz ze mną Talisman? Co powiesz? Oczywiście, że z tobą zagram, Aniu. Więc jak najbardziej bierzcie Talismana, póki jeszcze jest, a szybko odchodzi, a ceny są kosmiczne. To ja tylko jeszcze powiem, że zły dotyk boli przez całe życie. Nie grajcie ze swoimi dziećmi w Talisman. Teraz zaczniemy od gry, która właściwie znalazła się na tej 50, już właśnie tak sama przez się, ponieważ czeskie wydawnictwo. Nasz ulubiony. Vlada Fatil. Nasz ulubiony. A tą grą jest Władcy Podziemi. Jedna z naszych ulubionych. Jedna z naszych najbardziej ulubionych gier, w której jesteśmy w stanie się wcielić w tego mrocznego, złego pana podziemi, który buduje swoje podziemia, co jakiś czas przychodzą jakieś mędy, czyli bohaterowie, którzy stwierdzą, o, Bóg, jest o tobie opinia, że jesteś zły, to my ci legalnie zepsujemy to twoje piękne podziemie i co? I my się tutaj bronimy, a co robimy? Co jakiś czas idziemy, porywamy jakieś niewiasty, jakieś kury czy coś. Słuchaj, jest to gra o mechanice worker placement, tylko jest to worker placement z klimatem i ten klimat czuć i absolutnie będę tego bronił i ma najlepiej napisaną instrukcję ever made, a kiedyś będę robił, nie wiem, top 3 najlepiej, czy do 5 najlepiej napisanych instrukcji, to w tym momencie Władcy Podziemi są na pierwszym miejscu, bo wprowadziły takiego ludzika, takiego wiecie, rogotego pana podziemi, który nas oprowadza po tym i tak świetnie tłumaczy, po co akurat wysyłamy tego pionka, kładziemy na jedzeniu, bo właśnie, dlaczego? Ponieważ on idąc po to jedzenie, kradnie kury, a dlaczego dla nas są, jeśli wyślemy ich więcej, zabierzemy więcej, dlaczego są na nas chłopi źli, ponieważ... Nie wiem. No to tam trochę im dajemy po ryju i zabieramy więcej, dlatego rośnie taka antypatia do nas. Zawsze pacyfistycznie grają w tą grę. Nie, to nie o to chodzi. Świetna gra bazująca na hicie komputerowym Dungeon Keeper. Tak jest. Bardzo to lubimy. Goblin Placement. I co fajne, tam jest, mi się zawsze podoba mechanizm, że tam się buduje te podziemia, słuchajcie, czyli macie swoją planszetkę i tam układacie sobie budyneczki i na przykład się kładło takie specjalne planszetko, które nam rozmnażała goblinki i to zawsze nas śmieszyło, pamiętam, przy tej planszy. I mamy bardzo specyficzną nazwę na to. Tak jest, ale to jak przejdziecie kiedyś na kostkę i będziecie mieli okazję z kimś zagrać, to wam wtedy powiemy, albo to się nie nadaje na wizję. Nie. To oglądają osoby niepełnoletnie. Tak jest, ale słuchajcie, to w 2010 tak samo jak już wspominałem, że to są dużo nowych gier, to tak. Jednak okazało się, że jak tak zagłębiliśmy się w nią, to jest też dużo tytułów, które być może nie były zawsze na naszej top 50, ale gramy w nie od wielu, wielu lat i właśnie Władcy Podziemi są taką grą, której zawsze chętnie wracamy i to jest taki sposób klasyk, który wypada moim zdaniem znać, jeżeli nie przez to, że jest świetny mechanicznie, jeżeli nie przez to, że zrobił go Vlada Fatil, to dlatego, żeby móc powiedzieć, że a jest taka gra, która jest takim dungeon keeperem planszowym i to są właśnie Władcy Podziemi. Polecam. I absolutnie nie mylcie tego z grą Dungeon Pets. Bo niektórzy mylą. Ta sama kreska, ten sam autor i co, bo niektórzy nie. To nie to są te same gry. Na pozycji 33 zostajemy w klimacie fantasy, drodzy widzowie, i mamy dla was grę, która swojego czasu podbiła nasze serca i jak tylko siadaliśmy do stołu, to naprawdę często było Piotr, jako może zagramy w to, a może zagramy w to znowu, tak było fajnie. I jest to, słuchajcie, gra o budowaniu fantastycznego miasta, fantastycznego, tak się mówi, Fantasy City, nie wiem jak to nazwać mądrze, przez elfy, krasnoludy i inne tam takie tałataństwo, budują sobie miasto Belfort. I to jest bardzo, bardzo przyjemna mechanicznie gra, która się zapisała w moim sercu z tego powodu, że po prostu przy niej mega spędzaliśmy też przyjemnie czas. Wiele, wiele lat temu. I to też jest worker placement. Młodsi. I jest to też worker placement, więc po prostu jak zdobyć serce Marka? Musi być fajny klimat, musi lubić w to grać z Piotrkiem i z Carlosa i musi być worker placement. I wtedy na pewno macie, wasza gra ma miejsce na top 50, słuchajcie, GameTrol TV za darmo, bez opłat dodatkowych. Oj, teraz się posypią komentarze. Chociaż kurde, wiesz, ostatnio jak coś wydawcy do mnie piszą, którzy chcą znać, jaka będzie 50, bo chcą wiedzieć, wiesz, tak, no, tak przy okazji pytam, jakie są gry.
Piotrze, a może tutaj byś wziął tą grę i ją tam gdzieś wcisnął na tą 50, byśmy ci wysłali kontenerek albo dwa, to tam rozdasz ludziom. No niestety tak nie jest. Tak to nie działa absolutnie, tak więc Belforta bardzo polecam. Mi się oczywiście również podoba sam wygląd, to w jaki sposób punktujemy za poszczególne dzielnice, czy budujemy. Absolutnie świetna gra, która w pewnym momencie swojego funkcjonowania w ogóle wybiła chaos w Starym Świecie z pierwszego miejsca. Była taka 50, tak, była taka 50, ale generalnie ludzie, którzy nawet też i narzekają, że ja cały czas ten chaos pod domu umieszczałem, kiedy jeszcze byłem sam na pierwszym miejscu, jak zobaczyli Belforta, to wpadli w podwójny zawał, bo stwierdzili: zapłacili mu! Jak tak mogłeś wywalić chaos, który jest taką, a nie inną grą, a dałeś Belforta, no już po prostu powróć do tego. Tam jest chaos, powrócił. Ale mieli minimalny wpływ na to. Do Belfortu też warto wracać. Super, tak świetna gra. A może byśmy zagrali, co? No, ja bym zagrał. Gramy. Kolejną grą na naszej przezacnej liście, która jeszcze jedna gra i się skończy i będziecie musieli czekać cały tydzień, jest to gra wydawnictwa Flying Frog, która zapoczątkowała, można powiedzieć, linię pastiżowych gier toczonych w takim, wiecie, klimacie pseudo-horroru. Ale również ta gra miała świetnie zaprojektowaną kampanię. Absolutnie rewelacyjne postacie z profesjonalnych aktorów, z profesjonalnym makijażem, którzy po prostu porobili zdjęcia, wrzucili na karty. Ta gra to Last Night on Earth. Gra, która oczywiście jest o zombie, kiedyby jeszcze ten temat zombie nie był tak strasznie popularny i do dzisiaj, w mojej opinii, ta gra ma naprawdę totalnie bananą mechanikę. Mamy jedną stronę, która to właściwie taka, nie wiem, teenagers, ludzie, którzy są zamknięci w jakimś miasteczku, mamy tam archetypy, nie wiem, jakiś wiejskowy głupek, jakaś wiejska piękność, ksiądz, bejsbolista. Gość, który prowadzi chyba mechanik jakiś. Tak, czyli taka, jakaś, można powiedzieć, amerykańska pielęgniarka. Amerykańska, no. Tak, pielęgniarka. Amerykańskie miasteczko, my tam zamknięci, no i oczywiście, co tam się dzieje? Pojawiają się zombie. O nie! Druga strona i to oczywiście pada najlepszy pomysł. Rozdzielmy się bardzo często w tej grze. Z drugiej strony mamy tą stronę, która kontroluje zombie. No i co? I po prostu jest jedno wielkie, fajne pożeranie. Fajna rzecz. Katastrofalny soundtrack, który dodany do tej gry jest, ale doceniam, że granie był, się... Słuchajcie, ale była taka płyta. Dzisiaj byście nie wiedzieli, co zrobić z tym soundtrackiem, bo kto ma, słuchajcie, kto ma przyznać się odtwarzacz płyt CD? Ja już nie mam chyba od 5 lat żadnego odtwarzacza płyt CD. Masz odtwarzacz płyt? Nawet w moim samochodzie już nie można ostatnio, płyt CD ostatnio się ze mnie śmiałeś, jak powiedziałem, że idę kupić DVD, bo mi się zepsuło. Faktycznie tak, śmiałem się, i to po prawda. Prostu obsiął mnie od góry do dołu. No bo kto? DVD, Netflix, pany, YouTube, jakie DVD? Kto w ogóle jeszcze produkują takie rzeczy? Tak więc to się okazuje, że ludzie używają. No i teraz dochodzimy do konkluzji, że polecamy Last Night on Earth. Tak jest. Jak ktoś lubi horrory klasy O, klasy B, to są filmy klasy B, tak to się mądrze nazywało. Polecam. Akurat w tym przypadku to chyba D. Nie, klasa B. Bardzo fajne. Warto dobre, zagrać. Dobre. I drodzy widzowie, ostatnia pozycja dzisiejszej dziesiątki, więc zaraz już przestaniesz oglądać nasze poczciwe ryjki, nie będziesz mógł na nas patrzeć, będziemy się wiecznie smucić, bo jeszcze tydzień będziemy musieli czekać naszego kolejnego spotkania. Dokładnie. W tym jasnym gronie, a tu już będziemy we trzech. Tak jest. Power of Trinity. Będzie trzy, będzie to głośno, hałaśliwie, będziecie tak mówili, jest, ojej, nie przerywaj. Ja tak kamie jedziemy tu z tą grą. No więc słuchajcie, pozycja 31 jest to gra, która również niejako głośno nie było w tym roku i u nas też na kanale było niej głośno, bo dużo z nią mieliśmy materiałów i ja się nad tą grą znęcałem dwukrotnie nawet w ramach GameTroll TV, bo raz pokazywałem wam betę, czyli taki pierwowzór, który był przed kampanią na Kickstarterze, która również zebrała kupę pieniędzy. Więc zaczynamy i kończymy grą tego samego tak wydawnictwa. Która zebrała również masę kasy, masę funciorów. Ile, Piotrze, zebrała funciorów? 621 811. Wsparło ją 9627 osób. Tyle ogłoszeń. Tak jest. I słuchajcie, jest to gra oparta o grę komputerową polskiego studia, która również była wielkim hitem i jest to This War of Mine, czyli symulator przetrwania grupy cywili w mieście ogarniętym wojną. Gra, która ma nieformalny tytuł Uważaj na meneli w piwnicach. To nasza wersja GameTroll TV. Dokładnie. I chociaż tytuł może nie jest zbyt poważny, to sama gra jest bardzo poważna, tak. I myślę, że jest to duża zmiana w stosunku do całego naszego rynku gier planszowych. Rzadko mieliśmy aż tak poważne gry u nas, na oprócz jakichś tam gier historyczno-politycznych, to This War of Mine moim zdaniem porusza takie pewne struny, przynajmniej we mnie jako graczu, który do tej pory niewiele gier było w stanie poruszyć. I jest to gra bardzo smutna, bardzo przybijająca o trudnych takich wyborach i takim ciężkim tak, temacie. Wśród gier komputerowych no taki trend opowiadania historii oczywiście jest łatwiejszy niż w gierach planszowych, aczkolwiek od pewnego momentu zaczęło się w grach
grach planszowych, że no skoro rynek komputerowy może, to dlaczego rynek planszowy tego nie może? Oczywiście porównywanie tych dwóch rynków to jest w ogóle jakaś pomyłka, no ale właśnie. Dlaczego na przykład my też nie moglibyśmy opowiadać historii? Przecież też możemy. I właśnie This War of Mine, właśnie no, adaptacja gry komputerowej, właśnie wzięło się za takie opowiedzenie również historii. Tak jest. I coraz więcej gier takich opowiadających historie się pojawia. Ciekawe historie z twistem, z plotem, takich moralnych, gdzie można dużo rzeczy się również nauczyć. Jest coraz więcej, a This War of Mine wydaje mi się, że otworzyło taką skrzyneczkę. No, jeszcze tak, że z tej skrzyneczki nie wypadło, ale to jest najpoważniejsze. Bo to jest taka lekka skrzyneczka, no bo też... Na razie tak, wiecie, dopiero no... to się... To nie wiadomo jeszcze, jak ten rynek na to zareaguje, bo Kickstarter została wydana, będą jakieś dodatki teraz. Czy to się super sprzedało, czy to się dobrze sprzedaje w retailu, to już ciężko stwierdzić tak naprawdę. I chyba dobrze w miarę, nie narzekają na to. Ale no, ciężki temat, słuchajcie. This War of Mine jest ciężkim tematycznie tytułem, ale bardzo poważnym. Ale też dobrym, żeby nie było. Tak, oczywiście. Ciężki, dobry, czy ciężki pod tym względem, że czasami, no kiedy, wiecie, siedzimy rozrywkowo, żeby się rozerwać do gry, a nagle dostajemy takie, wiecie, historie smutne, historii, tak? Moralne, o jakichś dzieciach, rozstrzelanych ludziach, zwłokach. No nie będziemy chodzić w szczegóły, ale... To jest o wojnie, no... To jest gra 18+, generalnie, z tego co kojarzę. Co mi się bardzo podobało w tej grze, dlaczego... No bo, a w ogóle tak, w tej liście nie ma złych gier, więc jakby oni wiedzą, tak, że to są same dobre gry, nie trzeba tego tłumaczyć. Tak, wiecie, same dobre gry. Game Troll TV Top 50, tu nie ma złych gier. Powiedział Marek o topce, w której jest Talizman. Zapamiętajcie, mów dalej. Słuchajcie, tą grę, autorem tej gry jest Michał Oraz, który mam wielki szacunek za to, jak została poprowadzona instrukcja i mechanika wprowadzania nowych graczy, ponieważ tutaj nie ma. No więc, drogi Piotrze, teraz poprowadzimy przez godzinę trening, ja cię nauczę, jak grać w tą grę. I 400 stron instrukcji jedziemy. Nie. I jest... my jako recenzenci po prostu takie wpienia dostajemy, jest, że... Jest krótka, słuchajcie, instrukcja, dosłownie kilkanaście stron i nie ma tak, że trzeba ją czytać od razu, tylko bach. Wyjaśniacie dosłownie trzema zdaniami podstawy, o co chodzi, jak to działa, tu się poruszamy, tu są figureczki, tutaj jedziemy, dajecie mu tą instrukcję, temu nowemu. I ma napisane, w tej fazie to i czyta to, wykonuje tę akcję, podaje instrukcję następnemu. Jest taki system dziennika tej instrukcji, którą podajemy kolejnemu graczowi i on wykonuje kolejne akcje wraz z kolejnym dniem. Ponieważ nie mamy takiego podziału, że każdy gra jedną pasją, tylko wszyscy zarządzamy całą tą naszą grupą tych ocalonych cywilów, którzy starają się przeżyć tą wojnę i to jest bardzo fajny mechanizm, który mi się bardzo, bardzo spodobał. To jeszcze do tej łyżki miodu pozwolić troszkę dziegciu, ja wiem, że tak gadam, ale łyżka dziegciu taka, jak ktoś nie widział, to polecam zobaczyć, bo to takie dosyć śmieszne jest, jak się figurki zmieniły z prototypu na wersję finalną. To jest po prostu sztandarowy przykład, że tak. To co wygląda fajnie na Kickstarterze i na grafikach koncepcyjnych i fajnie jak wygląda w prototypie, że są super żywiczne figurki, mega detale, o jaki bajer podstawki tutaj ze szczegółami. Czasami to potem, może nie do końca jak dobrze wyglądać. Jak z Chin tak, zrobili odlew plastikowy, to tak troszeczkę stracili jakby tak połowę detali. Więc podsumowując, jeżeli nie graliście, to warto doświadczyć, bo właśnie This War of Mine jest takim doświadczeniem de facto, nawet bardziej czasami niż grą, piękną historią, czasami smutną, czasami straszną, bardzo poważną, na pewno dorosłą i po prostu no, wypada znać, jak jesteście fanem gier planszowych, wypada albo zagrać, albo kogoś pożyczyć i sobie te kilka godzin poświęcić. Gra jest bardzo długa, to ostatnia uwaga, gra jest bardzo długa, więc miejcie to na uwadze siadając do niej, ale nie wypada nie stać. Oj, absolutnie nie. No i niestety czas tak szybko leci przy dobrej zabawie i właśnie ta zabawa dobiegła końca, tak więc za chwilę przechodzimy do ogłoszenia tego, kto wygrał grę pod tytułem X-Wing, a wy drodzy widzowie macie jeszcze ostatnią szansę. Możecie jeszcze subskrybować kanał, macie jeszcze wiele fajnych gier do wygrania, dzięki czemu te wasze święta będą jeszcze bardziej fantastyczne, a pamiętajcie, że w ostatnim odcinku będziecie również mogli wygrać grę pod tytułem Star Wars Rebellia i po drodze jeszcze... Miał dwie, jakbym wygrał. I dlaczego? Bo żebym miał dwie. I rzeczywiście jeszcze inne fajne tytuły. Za tydzień będzie Keyforge, tak więc spokojnie subskrybujcie i spędźcie dobrze ten weekend. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Ale jakbyście chcieli, drodzy widzowie, wziąć udział w takim odcinku Top 50 i na przykład pomóc nam nagrać go, albo wyrazić swoje opinie, albo krzyczeć Marek, ty, bo coś tam nie zgadzam się z twoją opinią, to przyjedźcie na kostkę. Piotreku też się. Dokładnie. Słuchajcie, drugi weekend grudnia, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, rzuć kostką, najfajniejsza moim zdaniem impreza planszowa w Polsce i na świecie, warto być lepsza niż Essen, lepsza niż Norymberga, lepsza niż dowolna inna impreza, rzuć kostką, przyjedźcie, weźcie udział w odcinku, bawcie się dobrze z nami, bo naprawdę warto. Dokładnie tak, a jak mi się uda, to również to już zapowiedziałem, że będziecie mogli tam przetestować i obgadać od góry do dołu moją karciankę. Więc podwójna rzecz, którą będziecie mogli zrobić i tym miłym akcentem żegnamy się z wami do następnego tygodnia, gdzie widzimy się już salutką trójką. Trzymajcie się. Hej. Cześć.